Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Psalm 95, wezwanie do chwalenia Boga. Słuchajcie dzisiaj głosu Pana, otwórzcie serca na Jego wołanie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Bo Pan jest Bogiem wielkim, wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą. Jego własnością jest morze, które sam stworzył, i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Przez lat 40 to pokolenie wstręt we mnie budziło i powiedziałem, są ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do mojej krainy spoczynku. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Słuchajcie dzisiaj głosu Pana, otwórzcie serca na Jego wołanie. Hymn. Sprawiedliwości słońce, Chryste, gdy jasność dnia przywracasz ziemi, niechaj ustąpi mrok duchowy i światło cnoty nas napełni. Kiedy nam dajesz czas sposobny, pokutą natchnij nasze serca. Nawróć dobrocią grzesznych ludzi, znoszonych długo z cierpliwością. Pomóż okupić szczerą skruchą bezmierne winy wobec Ciebie. Większe jest od nich miłosierdzie, przez które grzech odpuszczasz wszelki. Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie, a Jego blask odnawia wszystko. I wielka radość nas ogarnia, bo w Nim znajdziemy Twoją łaskę. Boże, jedyny w Trójcy Świętej, niech Tobie będzie cześć i chwała. My zaś, przez łaskę odrodzeni, wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen. Boże, w Twojej światłości oglądamy światło. Psalm 36, przewrotność grzesznika i dobroć Boga. W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia. Nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni, bo zaślepiony sam sobie schlebia i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić. Fałsz i nieprawość to słowa ust Jego, zaniechał mądrości i czynienia dobra. Na swoim łożu nieprawość knuje, wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego. Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, a Twoja wierność aż po same chmury. Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, a Twoje wyroki jak ogromna otchłań. Ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta. Jak cenna jest Twoja łaska, przychodzą do Ciebie ludzie i chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się obfitością Twojego domu, poisz ich potokiem Twego szczęścia. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca. Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza. Oto runęli nieprawość czyniący, zostali powaleni i powstać nie mogą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, w Twojej światłości oglądamy światło. Wielki jesteś, Panie, i przesławny w swej mocy. Pieśń, Bóg Stwórca Świata i Opiekun Ludu. Uderzcie w bębny na cześć Boga, zagrajcie na cymbałach Panu. Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny. Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu. Wielki jesteś, Panie, i przesławny,
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony. Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, bo stało się ono na Twoje słowo. Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował i nikt się nie oprze Twojemu głosowi. Oto góry trzęsą się w posadach i burzą się wody. Skały jak wosk topnieją przed Tobą, lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy. Chociaż zbyt mała jest każda ofiara, by miłą wonią wzniosła się ku Tobie i za mało wszelkiego tłuszczu na całopalenie dla Ciebie, to jednak ten, kto czcicielem jest Pana, będzie wielki aż po wszystkie czasy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wielki jesteś, Panie, i przesławny w swej mocy. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Psalm 47. Bóg władcą wszystkiego. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Abrahama, bo możni świata należą do Boga, On zaś jest najwyższy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością, ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, w cieniu Wszechmocnego mieszka. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, w cieniu Wszechmocnego mieszka. Będzie wzywał Boga, a On go wysłucha. W cieniu Wszechmocnego mieszka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, w cieniu Wszechmocnego mieszka. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Należy podążać tylko za Bogiem. W owych dniach Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami. A teraz, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Bóg Twój? Tylko tego, byś się bał Pana Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu Bogu Twemu z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twojego dobra. Do Pana, Boga Twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do Twoich przodków skłonił się Pan, miłując ich. Po nich, spośród wszystkich narodów, wybrał ich potomstwo, czyli Was, jak jest dzisiaj. Dokonajcie więc obrzezania Waszego serca. Nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie,
Służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem. On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. W liczbie 70 osób zstąpili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz Pan, Bóg wasz, uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie. Miłujcie przeto Pana, Boga swojego i wiernie przestrzegajcie Jego praw, nakazów i poleceń po wszystkie dni. Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, znaków i dzieł, wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem Faraona, króla egipskiego i całej jego ziemi, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i rydwanom, jak je kazał zatopić wodą Morza Czerwonego podczas pościgu za wami, wygubił ich Pan aż do dnia dzisiejszego. Co uczynił wam na pustyni aż do waszego przyjścia na to miejsce, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem. Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił. Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, by ją posiąść, byście długo żyli w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać przodkom waszym i potomstwu ich, ziemię opływającą w mleko i miód. Widzicie, ja kładę dziś przed wami w błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Oto słowo Boże. Zasłużyli Egipcjanie, by ich pozbawiono światła, bo w niewoli trzymali twoich synów, przez których świat miał otrzymać niezniszczalną światłość prawa. Tylko nad nimi uciążliwa noc się rozpostarła, a wielka światłość była dla twoich świętych, przez których świat miał otrzymać niezniszczalną światłość prawa. Z rozpraw Afrahata, biskupa. Obrzezanie serca. Prawo i przymierze zostały całkowicie zmienione. I tak Bóg zmienił najpierw pakt zawarty z Adamem, wchodząc w inny układ z Noem. Odmienne też przymierze zawarł z Abrahamem, które znowu zmienił, aby nadać nowe Mojżeszowi. Ponieważ zaś przymierze mojżeszowe nie było zachowywane, ostatniemu pokoleniu Bóg dał jeszcze inne prawo przymierza, które już odtąd nigdy nie ulegnie zmianie. Adamowi Bóg nałożył przykazanie, aby nie spożywał z drzewa życia. Dla Noego znakiem przymierza był łuk tęczy. Abrahamowi, wybranemu już uprzednio ze względu na jego wiarę, Bóg zlecił później prawo obrzezania jako znak i pieczęć dla jego potomstwa. Mojżesz otrzymał baranka paschalnego jako przebłaganie za grzechy ludu. Wszystkie te przymierza różniły się jedno od drugiego. Gdy zaś chodzi o obrzezanie, to twórca owych przymierzy uznaje jedynie takie, o którym mówił Jeremiasz. Dokonajcie obrzezania waszego serca. Jeżeli więc prawomocne było przymierze, które Bóg ustanowił dla Abrahama, prawomocne i godne zaufania jest i to drugie, wynikające z obrzezania serca. Tak, że nie będzie można więcej nakładać prawa, wywodzącego swój początek bądź to od tych, którzy są poza prawem, bądź też od tych, co podlegają prawu. Mojżesz otrzymał od Boga prawo ze wszystkimi jego przykazaniami i obrzędami. Ponieważ go jednak nie zachowywano, Bóg zniósł i samo prawo, i jego nakazy. Obiecał jednak ustanowić nowe przymierze, o którym powiedział, że będzie inne od poprzedniego, chociaż twórcą obydwu jest on sam. A oto przymierze, które postanowił dać. Wszyscy mnie poznają od najmniejszego do największego spośród nich.
W tym przymierzu nie ma już więcej obrzezania ciała jako znaku przynależności do ludu. Najdroższy, wiemy z całą pewnością, że Bóg ustanawiał prawa na przestrzeni wielu pokoleń i że te prawa trwały tak długo, jak mu się podobało. Potem już stawały się przestarzałe. Zgodnie ze słowami apostoła, który mówi, że Królestwo Boże istniało niegdyś w różnych formach, zależnie od poszczególnych okresów czasu. Bóg jednak jest prawdomówny, a Jego przykazania są godne najwyższej wiary. Dlatego każde przymierze było w swoim czasie prawomocne, słuszne i prawdziwe. A ci, którzy są obrzezanego serca, zostają po raz drugi obrzezani nad prawdziwym Jordanem, którym jest chrzest na odpuszczenie grzechów. Jozue, syn Nuna, obrzezał lud po raz drugi nożem kamiennym, kiedy wraz z tym ludem przekroczył Jordan. Jezus, Zbawiciel nasz, obrzezał po raz drugi obrzezaniem serca tych ludzi, którzy w Niego wierzyli i zostali obmyci we chrzcie. Obrzezani zaś zostali mieczem, którym jest Jego Słowo, przenikające bardziej niż wszelki miecz obosieczny. Jozue, syn Nuna, przeprowadził lud do ziemi obiecanej. Jezus, Zbawiciel nasz, obiecał ziemię życia tym wszystkim, którzy przekroczą prawdziwy Jordan i uwierzą, poddając obrzezaniu swoje serce. Błogosławieni są więc ci, którzy mają obrzezane serce i odrodzili się z wody powtórnego obrzezania. Oni posiądą dziedzictwo z Abrahamem, wiernym przewodnikiem i ojcem wszystkich narodów, ponieważ jego wiara została mu poczytana ku sprawiedliwości. Oto słowo Kościoła. Zawrę z domem Izraela przymierze nowe, włożę moje prawo w ich myśli, a na ich sercach wypiszę je nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Dam im moje prawo nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc, a na ich sercach wypiszę je nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Z listów świętego Jana Bożego. Chrystus jest wierny i troszczy się o wszystko. Gdybyśmy pamiętali o Bożym miłosierdziu, to w miarę naszych sił nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra. Albowiem kiedy z miłości ku Bogu przekazujemy ubogim to, co sami odeń otrzymaliśmy, obiecuje nam za to stokroć tyle w szczęściu wiecznym. Szczęśliwa to zapłata i zysk radosny. Któż nie oddałby wszystkiego tak wspaniałomyślnemu kupcowi, który troszczy się o nasze dobro i gorąco prosi, abyśmy się doń nawrócili, grzechy swe opłakiwali i z miłością skierowali się najpierw ku sobie samym, a następnie ku naszym bliźnim. Podobnie bowiem jak woda gasi ogień, tak miłość usuwa grzechy. Tylu ubogich tutaj przychodzi, iż ja sam często zastanawiam się, jak ich tu wszystkich utrzymać. Ale Jezus Chrystus troszczy się o wszystko i wszystkich żywi. Wielu ubogich przybywa do domu Bożego, albowiem Grenada jest wielkim i bardzo zimnym miastem, zwłaszcza teraz w porze zimowej. Obecnie dom ten mieści ponad 110 chorych, zdrowych domowników i podróżników. Ponieważ jest to dom otwarty, dlatego przyjmuje się chorych wszelkiego rodzaju i stanu, ułomnych, kalekich, trędowatych, niemych, obłąkanych, sparaliżowanych, dotkniętych wrzodami, starców i dzieci, ponadto niezliczonych pielgrzymów i podróżnych, którzy tu przebywają. Wszyscy otrzymują wodę, sól i naczynia, w których mogą gotować potrawy. Od nikogo nie żąda się zapłaty, ale Chrystus troszczy się i przygotowuje wszystko. Toteż pracuję tutaj zadłużony i jestem więźniem z powodu Jezusa Chrystusa. Niejednokrotnie bowiem nie śmiem wychodzić z domu z powodu ciążących na mnie długów, a gdy widzę, jak bardzo cierpią moi biedni bracia i bliźni, jak są przybici na duchu i na ciele, a ja im nie mogę pomóc, to ogarnia mnie wielki smutek. Ufam wszakże Chrystusowi, bo On zna moje serce, dlatego powiadam, nieszczęsny człowiek, który ufa ludziom, a nie Chrystusowi. Czy chcesz, czy nie chcesz, ludzie cię opuszczą, ale Chrystus jest wierny i niezawodny. Chrystus naprawdę o wszystko się troszczy. Jemu nieustannie dziękujmy. Amen.
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go i nie odwróć się od Twoich bliźnich. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich. Ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest więcej coś niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. To plemię złe i przewrotne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. Kantyk Zachariasza. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To plemię złe i przewrotne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Prośby. Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który postanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę nowym stworzeniem, by przeminęło to, co stare, a wszystko stało się nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego. Przez swego Ducha daj nam nowe życie. Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Zawsze nas odnawiaj przez swego Ducha, abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej Ojczyźnie. Przez swego Ducha daj nam nowe życie. Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty przemieni tę ziemię, aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu. Przez swego Ducha daj nam nowe życie. Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań i niewierności i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom. Przez swego Ducha daj nam nowe życie. Wybaw nas od zła wszelkiego, nie dozwól, aby urok tego, co przemija, przesłonił nam prawdziwe dobro. Przez swego Ducha daj nam nowe życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu i spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków.
Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś serce świętego Jana Bożego duchem miłosierdzia. Spraw, abyśmy okazywali czynną miłość bliźnim i zasłużyli na przyjęcie do Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.